Gdzie gdzie idziemy? Idziemy na górę. W górę idziemy, tak? Sylwia, ja mam taką małą... Mareczek już powrócił. Tu jest Sylwia z mamym. No ja trzymam za was kamerę. A my idziemy aż tam. Ja idę troszeczkę wolniej, no bo wiecie, dopiero co Marek mnie trzymał za rękę, ale mówię, dobra, spoko Marek, idź z Wiką, ja sobie dam radę. No, ale fajnie, śmiać mi się chce, jakie fajne komentarze mi zostawiacie, że ja właśnie tyle robię w tej ciąży, czy pod zdjęciami na Instagramie, czy pod vlogami, piszecie komentarze, że mój syn to chyba jakiś piechur będzie. Bo rzeczywiście, powiem wam, że w tej ciąży jestem strasznie aktywna. Tak jak w poprzedniej się trochę, tak wiecie, gorzej czułam, dłużej się gorzej czułam. Dopiero pod koniec ciąży było mi lepiej. A w tej ciąży naprawdę, kurczę, mogę dosłownie góry przynosić. No, tylko że wiecie, no muszę po prostu mieć wolniejsze tempo, bo jak szybciej idę, albo jak jest zbyt stromo, to takiej, wiecie, dostaję raz, że zadyszki. Ale zadyszka to jest akurat norma. Przy normalnym chodzeniu też dostaję zadyszki. Ale też, wiecie, co, dół brzucha mnie wtedy boli. A jak jest taka droga, wiecie, tak jak teraz, o, mamy taką dróżkę na spokojnie. Nie ma problemu. Mogę tak chodzić, tylko po prostu muszę wolniej i robić sobie częstsze przerwy. Ale jest po prostu bomba. I w końcu udało nam się, no właśnie, bo wam nic nie powiedziałam, udało nam się w końcu znaleźć z Markiem taki szlak. Ma tylko dwie gwiazdki, więc on jest bardzo łatwiutki. Szlak, który, no, idziesz po prostu w lesie, pomiędzy górami i tak można sobie właśnie wejść w te góry. Bo tak to wiecie, wszędzie gdzieś tam byliśmy na takich już, wiecie, zorganizowanych tych atrakcjach, a my chcieliśmy w taką jakby taką dziczę wejść, nie? Ale tutaj też mijamy ludzi, więc fajnie, fajnie jest, nie jest tak, wiecie, nie jest tak bardzo strasznie. No dobra, idę i przygotujcie się na ładne widoki i może coś ciekawego wyjdzie z tych zarośli. Oby nie, bo jak kurczę wyskoczy mi niedźwiedź, to nie wiem, co będziemy robić. O, właśnie idzie jakaś pani. Max Patch Trailhead 04. Max Patch Trailhead. Nie, tu masz. Jak tam? No to idziemy ten, to idziemy do góry. Idziemy do góry. Idziemy, idziemy, idziemy. Wyszliśmy teraz z buszu i zobaczcie, jakie są piękne widoki. Ale cudnie. My idziemy tam na samą górę. Na samą górę. Chodzą. Jakie mamy piękne widoczki. A ja chwilę sobie odpoczywam. Bo tutaj jest bardzo stromo. Już teraz. Już jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, wyszliśmy na górę. Ale cudny widok. Chodź, Wikuś. Wow. Ale czad. Wszędzie coś jest. Wow.
Fajnie zwykłeś? Podoba ci się? A jest pięknie. Tego mi właśnie brakowało. Tego właśnie szukałam, żebyśmy mogli sobie gdzieś tak połazić jakimś takim fajnym, łatwym szlakiem w górach. No dobra, jestem na szczycie. Tydiu. Coś żeśmy znaleźli. Jakiś komin czy coś? Może jakiś bunkier to był? Krematorium. No nie, Marek. Upsi. Nie. Co to? Jeszcze jakiś zbiornik może na wodę kiedyś był. Fajnie. Już teraz schodzimy na dół. No już na dół to już wiecie. Z górki na pazurki, jak to się mówi. Jest super. Jak słyszycie, dzieciaki się śmieją fajnie do siebie, tak. Też są szczęśliwe, tu jest fajnie w cieniu, rewelacja. Poszły dziewczęta na spacer. Co? Poszły dziewczęta na spacer. Bo tam krówki są. Weszliśmy w końcu na dwór, tak z Orio na spacer i coś wam chcę pokazać. Jesteśmy cały czas na naszym osiedlu. Tyn, tyn, tyn. Ta działka za mną jest kupiona przez nas. Kupiłam ją dla swojej rodzinki, dla Marka, dla Wiktorii, dla Orio. Fajna, co? I tutaj stanie nasz kolejny domek. Dla zainteresowanych, my to robimy pod wynajem wszystko, więc jak na razie ten domek, który już mamy i ten domek, który tutaj stanie, to te domki będą pod wynajem. Mamy też w planach budowę takiego domu typowe stricte dla nas. Takiego, wiecie, dużego, fajnego, ładnego, górskiego domku. No ale to wszystko jest jeszcze w dalekiej przyszłości. Więc te wszystkie domki, które będziecie widzieć, to nie są takie domki docelowe jako dla nas, bo one są po prostu robione pod wynajem. Działka nie jest jakaś duża, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ma przepiękny widok i to jest ostatni taki widok tutaj na osiedlu, więc tam będzie pewnie tył domku, a tu od ulicy będzie wejście. A tam widzicie Marka, który czesze Orio. Zobaczcie, jak z niej wyłażą te włosy, rany. Strasznie jestem zadowolona, że nam się to udało zrobić. Tutaj bardzo często się paszą krówki, więc raczej tutaj nikt nic nie wybuduje. I to jest może raptem ile? 2 minuty od naszego domu. Jak tam Marek idzie? O rany! Jak chcecie mieć doga niemieckiego, to przygotujcie się na takie czesanie. Niby krótka sierść, niby nic, a najlepiej czesać psa codziennie. Ten, kto ma doga, ten wie, o co chodzi. O, widzicie? A tam jest właśnie to miasteczko Ghost Town. Już zaczęli je remontować, więc fajnie. I widać je właśnie i z tej działki, i z naszego domku. Teraz właśnie góry wyglądają, jakby się paliły. To już wam powtarzam po raz kolejny. Stąd ta nazwa Smoky Mountains. Takie przydymione są te góry. Zobaczcie, jakie cielaczki są, malutkie. Orio, twoje koleżanki. No widzę. O, jakie cielaczki. Zobacz, tu jest jeden, tu tam jest drugi, tam jest trzeci.
Ale piękny jesteś. Piękny. A tam są koniki dalej. Aha. Ale fajnie jedzą tą trawkę. Widzisz, ale tak jak ty czasami jesz trawkę. A później tatuś musi zbierać co nieco. Jakie słodziaki. Dobra. Mały czelak, chodź tutaj. Chodź. Mały czelak, chodź. Aura zazdrosna. Chodź, mama. Gdzie?